Przewiozą one chętnych weteranów na plac marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza, która rozpocznie się o godzinie 12, a następnie przed pomnikiem bitwy o Monte Cassino na skwerze przy ogrodzie Krasińskich za Arsenałem. Alice. A jeśli to będzie także za moją sprawą, to z góry czuję się usatysfakcjonowany. Niech posłużą mnie to. Że dzień jest.
na tym głównym odcinku, gdzie od stycznia już walczyli bez przerwy różne oddziały amerykańskie, angielskie, nowozelandzkie, francuskie, hinduskie i nie mogli zdobyć. Czy Polacy chcą wziąć udział w tym? Generalnie myślałem, że gdyby miał 10 minut, powiedział, że tak weźmiemy udział. Shadows of the fallen that would symbolize the fallen soldiers, and the minds would be those who are in the occupied country, but in the hearts would be a line symboling the victory and bravery. I Polacy dokonali rzeczy niemożliwe. Zdobyli ten szczyt, który do tej pory był nie do zdobycia. Bo jak dowodziliśmy w dziejach wielokrotnie, I have the honor to welcome all distinguished guests that decided to commemorate the heroes of the battle that took place on the hills of Monte Cassino 75 years ago. Gorąco witam weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, uczestników kampanii włoskiej. I would especially like to welcome veterans of battles for the independence of Poland, participants of the Italian campaign. Szczególnie gorąco witamy przybyłego na tę uroczystość z Kanady, uczestnika bitwy o Monte Cassino, pana porucznika Władysława Sztendera. Pan Władysław jest jednym z fundatorów pomnika bitwy o Monte Cassino. I would especially like to welcome our guest from Canada, the participant of the Battle of Monte Cassino, Lieutenant Władysław Sztender. Mr. Sztender is one of the founders of the monument of the Battle of Monte Cassino. Gorąco witamy Rzeczy Polskiego. Witam pana podpułkownika Antoniego Łapińskiego. I would also like to welcome soldiers of the 2nd Polish Corps. I welcome Lieutenant Colonel Antoni Łapiński. Cieszymy się, że wśród nas jest również córka generała broni Władysława Andersa. Pani minister Anna Maria Anders, senator Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. All over the world. Thank you very much for everything you have done. Dzięki Wam, w każdym miejscu Europy i świata, możemy stać jako Polacy z dumnie i wysoko podniesioną głową. Dzięki Wam, dzięki Waszej odwadze i Waszemu poświęceniu. Dzięki Wam możemy powiedzieć, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Thanks to you, all over the world, we are proud and we can have our heads up high. Thanks to your courage, thanks to your sacrifice, we can say that we are proud to be Poles. Thanks to you. Chciałbym szczególnie podziękować za obecność dziś na tych uroczystościach rozpoczynających ciąg obchodów 75. rocznicy zwycięstwa pod Monte Cassino dwóm naszym weteranom II Korpusu. Chciałbym bardzo podziękować panu porucznikowi Władysławowi Sztenderowi, który przybył specjalnie z Kanady. Oficerowie, przygodni i kochani weterani i cudowne wojsko. Szanowni Państwo, rocznica Monte Cassino jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo emocjonalna. Tak, zgadza się, 75 lat od początku natarcia Monte Cassino. Ale oczywiście, ja pamiętam ostatnią wizytę dokładnie 50 lat temu mojego ojca na Monte Cassino. I będąc tutaj, zastanawiam się, czy ojciec... And I think to myself, did he ever imagine that 50 years later, would he ever dream that 50 years later, not only would Poland be free, but I would be able to be here in Free Poland representing the Senate and the Chancellery of the Prime Minister. My times at Monte Cassino have been varied. There have been very many sad moments, but there have also been happy moments. We went through many years
without the presence of the government of Poland then, during the times of communist rule in Poland. But then things changed and the government of Poland began to come. And I remember the happy times then with a visit from my mother and the president of Poland. I remember the happy time when I met my husband. Actually, you could say at the grave of my father in 1984 at Monte Cassino. For me, these are special times. I reckon this year is also particularly important because unless I am mistaken, this is the first time that the President of the Republic of Poland, or Italy, will be present at these official ceremonies. So I think this is... zdobywców widma oraz małego i dużego San Angelo. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy 4. Pancernego Pułku Skorpion, którzy wdzierali się na wzgórza masywu Monte Cassino, ułanów karpackich i poznańskich, poległych na stokach Paso Corno oraz 6. Pułku Pancernego Dziecinkowskich, poległych w walkach o gardzie i podczas szarży na Piedmonte. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem, toczy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem, toczy się z narodem. Będzie Wisłę, przejdzie Warte, będzie na przykład, bo na Maltę jak wdzięczać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem, złączmy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem, złączmy się z narodem. Dla ojczyzny ratowania, ludzie przed Bożem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. Pododdział baczność na ramię hoń! Do nogi! Zostawiam się miejsce za swoim wieńcem. I kindly ask the delegations to be placed behind the wreaths. Oddział baczność na ramię broń! Prezentuj broń! Na prawo patrz! Wieniec składają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, porucznik Władysław Szczęgło i pułkownik Antoni Łapiński. A wreath from the soldiers of the 2nd Polish Corps, Lieutenant Władysław Szczęgło i Colonel Antoni Łapiński. W imieniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Niemiec.
składa posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzata Dyk. A wreath on behalf of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland, presented by the Member of the Parliament. A wreath from the Minister of Family, Work and Social Policy, presented by the Head of the Office for War Veterans, Minister Jan Józef Kaczyński. A wreath presented by Her Excellency Leslie Louis Scanlon, the Ambassador of Canada. A wreath on behalf of the Marshal of the Polish Senate, presented by Jan Żarek, Senator of the Republic of Poland. Właśnie kawy, my jedziemy, to jest dzisiaj właśnie ten dzień. Czas leci dość.
jakby nie było, to jest 75. rocznica. A jutro będzie o 10.20, jak polska flaga była zatknięta na dużo Monte Cassino. 10.20? Tak, 10.20, według tych informacji, które ja w ten czas miałem. Ale ja byłem w szpitalu już w tym czasie. W 1946 roku, 11 listopada, byłem w Kanadzie i tak zostałem już. Bo ciągle myślałem, że wrócę do Polski, ja nigdy nie chciałem być za granicą. Jak wstąpiłem do wojska w 1942 roku, w lutym, to miałem 17 lat i 4 miesiące. Nie chcieli przyjąć z początku, byłem za młody. W Rosji nie było ubrania wojskowego, nie było żywności, nie było broni, ale dwa tygodnie kręciłem się tam, gdzie tworzyło się Wojsko Polskie, w Lugowaja, tam gdzie 10. Dywizja powstała pod dowództwem generała Władysława Andersa. Ale taki zbieg okoliczności, że wczoraj spotkałem córkę generała Andersa, a ja generała Andersa poznałem pierwszy raz w 1938 roku, jak służyłem do mszy w Kurczę. Początkowo, a potem Akdolińska Oblast. I co tam robiliście? Jaka ciężka praca była? Jak długo pracowałeś dziennie? 12 średnio 12 godzin dziennie. Przy budowie to normalnie noszenie materiału, pomaganie przy noszeniu wody, cementu i tak dalej, jak to przy budowie. I proszę powiedzieć, dowiedzieliście się, że Sikorski z Majskim się dogadali i mogliście iść do Wojska Polskiego, proszę, dowiedzieliśmy się, proszę powiedzieć. Dowiedzieliśmy się właśnie w ten czas, nawet ja miałem 17 i 4 miesiące i mamusia mówi do mnie, jak ja powiedziałem, że ja chciałbym pojechać do Wojska Polskiego, mama mówi, gdzie ty taki młody, już ty nigdy tam... I nie nadajesz się do wojska, jeszcze za młody i nigdy tam nie dojedziesz, bo to trzeba było najmniej, prawda, miesiąc czasu jazdy pociągami, żeby dojechać do tej miejscowości, gdzie się wojsko tworzyło. Gdzie to było? W Lugowaja, w tym. To było w Uzbekistanie. Uzbekistanie, tak. Powiedz, pamiętasz biało-czerwoną flagę, jak tam była w tym pierwszym? Nie, ale, ale nawiązuję do tego. Władek, a czy ty nie pamiętasz, jak w Nowosybirsku temu facetowi na kolei, na dworcu kolejowym... Suchary z Miał facet, dostał na drogę bochenek chleba. I w nocy położył ten bochenek chleba pod głowę. Rano się budzi. Bochenka chleba nie ma, ale jest za to kamień jakiś. I facet taki, chłopaczek Rosjanin, podłożył mu, zabrał ten chleb, podłożył kamień, a on wcale nie pamiętał. Ale myśmy razem jechali do wojska i tą scenę pamiętamy. Powtórz jeszcze, bo harcerze przychodzi, jeszcze raz. Czy pamiętasz, jak chłopak leżał z bochenkiem chleba? Jeszcze raz, powtórz, czy pamiętasz? Badek, czy ty pamiętasz tę scenę? To pamiętam scenę. No przecież razem jechaliśmy do wojska. I trzy dni spaliśmy w Nowosybirsku, bo lokomotywa się popsuła i musieliśmy czekać na nową lokomotywę, żeby jechać dalej. W którym to roku było? 42 w lutym. Lutym. No powiedz o tym bochenku jeszcze, czy pamiętasz? Czy pamiętasz? Do niego, do kolegi. Badek, no pamiętasz. I ten bochenek... Kto wie, czy nie nas tak bardzo, wiesz, zawsze... Ale powiedz od początku, że chłopak dostał bochenek. Od początku, aha. Chłopak. Władku, ale czy ty pamiętasz tą scenę, kiedy było ogólnie wszyscy podnieceni byli tym, że z naszej grupy ktoś, kto jechał do wojska, dostał na drogę bochenek chleba. I w pewnym momencie, ponieważ był tak bardzo zmęczony,
a bał się, żeby nie stracić tego bochenka, to podłożył sobie pod głowę, żeby mu tam jakiś chłopaczek nie ukradł. Rano budzi się, zagląda, chciał mu się jeść, patrzy, ale tego bochenka już nie ma. Jest tylko kamień pod głową. No tą scenę razem przeżyliśmy, bo razem jechaliśmy. Teraz dojechaliście gdzie? I flaga Białoczyna. Dojechaliście gdzie to pani? Do Logowania. Miejscowość taka w Uzbekistanie. I co tam? I tam właśnie na razie nie przyjmowali do wojska. Byliśmy pierwsze za młodzi, a drugie nie było żywności i nie było w ogóle broni i nie było mundurów. Więc dwa tygodnie chyba pętaliśmy się wokół tego obozu i dopiero po dwóch tygodniach przyszło zaopatrzenie przez Murmańsk do Lugowaja z Anglii. Przyszły mundury, przyszło zaopatrzenie i w ten czas przyjęli nas do wojska i zaraz wkrótce wyjechaliśmy przez Morze Kaspijskie do Persji, z Persji do Iraku, z Iraku do Syrii, potem do Palestyny. Tam przeszkolenie mieliśmy przez wszystkie te miesiące. Następnie do Egiptu, z Egiptu do Włoch. I 22 grudnia w 1943 roku wylądowaliśmy w Neapolu. Co dalej? Stamtąd poszliśmy na pierwszy odcinek nad rzeką Sangro. To jest rzeka we Włoszech. Tam były straszne śniegi. Jak tu dotarliście? I tutaj. A tutaj dopiero... Proszę powiedzieć, tu w Monte Cassino, proszę. Tu. Monte Cassino to dopiero było... Najpierw tutaj były walki. Trzy główne walki były, gdzie brali udział Amerykanie, Nowozelandczycy, Australijczycy, Anglicy, Francuzi i dopiero przyszedł czas do czwartej walki. Generał Anders zawsze tworzył w każdych obozach szkoły, bo wiedział, że młodzież musi mieć, prawda, wychowanie. Także jemu zawdzięczamy to, że przeszliśmy to wszystko, a młodzież mogła skończyć szkoły, a my mogliśmy skończyć małą maturę przynajmniej, żeby pójść do szkoły po chorąży i brać, prawda, udział w wojsku. A proszę powiedzieć o walce. Co? Prosimy o ciszę. Chcieliśmy się dowiedzieć, w jakiej stacji będzie emitowany ten program, bo bardzo chcielibyśmy obejrzeć, a śpieszna. To ja mogę telefon podać, to zachodzisz, bo ja nie wiem, kiedy to będzie. Ale nie, na jakiej stacji? Nie, robię film dokumentalny. Dojdziemy. Powiedz mi, kiedy mogę. Możesz. To mam pytanie. Proszę powiedzieć o skali strat, no bo mówimy, że uratowało się tylu, ale jednak to była potworna strata, też potworna klęska, bo wielu ludzi zginęło. Niech pan powie o skali strat waszych. Raczej, jeżeli chodzi o straty, to potem dopiero po akcji dowiedzieliśmy się statystykę dokładną, ilu zginęło, przypuśćmy, w korpusie przy walkach Monte Cassino. Chyba gdzieś koło 1000 zabitych i 2500 rannych, z tego co ja się dowiedziałem, prawda, którzy spoczęli na cmentarzu, to jest ile teraz, 1100 zdaje się grobów, jeżeli się nie mylę, a ci ranni, no więc niektórzy wrócili do cywila, tak jak nawet w moim wypadku, i jeszcze żyją do dzisiaj. W 95 roku życia i 75 rocznica bitwy o Monte Cassino. Jesteśmy
zadowoleni i szczęśliwi właśnie, że Bóg pozwolił nam doczekać tego dnia, tej uroczystości właśnie, że jutro bierzemy udział w tym 75 roku. W tej 75 rocznicy, proszę, Tak. Proszę powtórzyć, w tej 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino. To jest jutro, 18 maja 2019 roku. Niech pan powie, zadam panu takie trochę brzydkie pytanie, bo niektórzy sobie zadają pytanie, a po co? Czy warto było dla pewnej polityki, czy warto było, żeby tylu ludzi zginęło, czy warto było walczyć? Oczywiście, że było, walczyliśmy o Polskę, dlatego taki piękny napis pozostał, że my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serca Polsce. To jest właśnie motyw naszego w ogóle życia był w tym czasie. Mogę się chcesz włączyć coś, na moment? Tylko, że nie wiem, zdanie. Czy będziecie słychać. Będzie słychać? No dołącz, tak? Ja myślę, że myśmy się w ogóle nie powinni w obecnych czasach pytać, czy warto było. Czy warto było to robić? Dlatego, że żołnierz... Dobrze, no to dobrze. To możemy jechać. Jakby co ja przerwę i coś tam poprawię z tym mikrofonem. No oczywiście. Tak, tylko w sprawach technicznych będzie Włodek przerywał, a ja nic. Dobra. Bardzo proszę. Sławku, tylko tutaj. A, bo do mnie mówisz. Do mnie. Tu. Proszę bardzo. Proszę. Do mnie. Już? Proszę. Chciałbym skupić się na dniu 18 maja 1944 roku. Chciałbym się skupić i odczuć ten nastrój i swój taki wewnętrzny niepokój, bo to był 18 maja, klasztor ciągle był niezdobyty. Rano przebudziłem się w tym dniu i poczułem, że coś się dzieje, coś, co w naszej ojczyźnie, w naszej polskiej może stanowić jakiś przełom. I tym rzeczywiście to nastąpiło. Około godziny 10, może trochę więcej po 10, gdy przebudziłem się wcześniej i spojrzałem na klasztor i w pewnym momencie po 10 zauważyłem na klasztorze powiewającą polską flagę. Było coś to wspaniałego, na co czekaliśmy nie tylko dni czy rozpoczęcia przed bitwą, ale ja osobiście czekałem na tą chwilę, chociaż jeszcze nie wiedziałem, że będę walczył pod Monte Cassino, na tą bitwę, na tą chwilę, żeby zobaczyć tą flagę. Tym razem flagę na ruinach tego niezdobytego klasztoru. No więc w sercu moim no to zadrżało, jakby coś urżyło w mojej duszy i po spojrzeniu na tą biało-czerwoną flagę. No więc okazało się, że to nie był koniec moich emocji. Moje emocje dopiero się częściowo zaczynały. No więc o tej godzinie wyszedłem, było tak bardzo spokojnie, względnie spokojnie, te działa niemieckie oddaliły się, nie strzelały tak na nas, wobec tego mogliśmy sobie spokojnie, bez żadnej obawy, że zostaniemy bombardowani.
i przepraszam sobie teraz tutaj. Bombardowanie. Przepraszam, tak. Bez ja obawy, muszę panu dać słowo z powodów technicznych. Pana bym zaprosił panów tutaj na tą stronę, bo pan jakby opowiada nam wszystko w lewo, panom i ucieka nam. Czyli jak panowie stoicie za mną, to będzie ten kierunek cały czas. Zapraszam nam tutaj bliżej, może przed kolegę. Mam też do publiczności, że tak mówię, więc będzie mówił tu. A tam tak, nie. Tak. Dobra. Przepraszam, że przerwałem, ale to wszystko było dużo lepiej. Moje emocje. Ja wiem. No. Moje emocje dopiero zaczęły się już po. Wiecie, A później? Czy pan pamięta jak... Przepraszam, czy ten klasztor widać teraz? Tak. Czy pan pamięta jak ten klasztor już wyzwolono, jak była biało-czerwona szpa, czy jak opowiadali koledzy, nie wiem, czy pan to widział, no proszę. Zbombardowany był, do połowy zniszczony był, kiedy my już szliśmy, prawda, na te wzgórza. Pamięta pan tą flagę, czy nie? Flaga jak była już powiewała, czy nie? Nie, ja 17 byłem ranny, więc nie mogłem, prawda, flagi widzieć, bo ona była zatknięta na drugi dzień, dopiero 10:20. A niech pan powie o walce, jaka to straszna walka, może prawie nic nie było słychać, jaka to bateria ogromna, o ogromie tej walki, bo to była jedna z największych bitew, proszę, o tej skali tego. No więc... Pierwsza walka była z 11 na 12 maja w 1944 roku. Potem nasze oddziały musiały się wycofać. Dostali rozkaz wycofania się, a druga walka rozpoczęła się z 16 na 17. I 17 między 8 a 9 ja i kilku kolegów było rannych. Kiedy szliśmy do ataku z gardzieli, z czołgami, Shermanami na Massa Albaneta. No i w ten czas potem, tak jak teraz między sobą wspominamy, kolega może zajął się mną i byłem ranny i dostałem się do szpitala w Casa Massima, gdzie były nasze siostry, które, Polki, które się bardzo, bardzo opiekowały naszymi żołnierzami. Proszę powiedzieć, może to takie banalne pytanie, jak jest wojna, zbliża się bitwa, to człowiek się strasznie boi się, że umrze, a później jak już walczy, to jakby to przechodzi ta myśl. I dogadaliśmy się, że razem pracowaliśmy przy budowie w Atbasarze w Rosji i razem jechaliśmy do wojska z grupą 35 chłopaków, takich młodych nas, od 17 lat wzwyż było. Z Włoch i tam do dzisiaj mieszkam. Byłem tak, w 1956 roku. Pamiętasz to, dziadziu? No oczywiście. No troszkę ciężkie jest. Troszkę inny. Ale podobny całkiem. Widzisz, gdzie mówi? Gdzieś 1943. 43. Bo twój był 44, tak? Mówiłeś, czy? Możliwe, że tak, 44. Ale to samo, magazynek tutaj był, wymiana lufy była. Tak jak się przegrzała, to trzeba było wymienić. Celny? On dosyć wolno strzela i celny właśnie. Ale powerful był bardzo, tak? Ja to było jak z tego, z dużej miski niosłem go do gardzieli i w gardzieli w
ataku na Massa Albaneta. Właśnie dzisiaj 75 lat, jak byłem ranny, między 8 a 9 rano. Exactly 75 years before. Czas leci, nie czeka. Czas leci. Wszyscy moi koledzy w Edmontonie, w Kanadzie, już zmarli z mojej jednostki. Było 25 z 3 Dywizji Strzelców Karpackich i ja tylko jeden zostałem. No, dziękować Bogu, że pozwolił mi jeszcze odwiedzić to miejsce. No, ciekawe. To jest ten, tam jest ten 50 caliber machine gun. Ja myślę, to jest 50 caliber. Może nie? 30. O, 30, okej. Nie wiem wszystko. Oh. And look at Monte Cassino behind this. What a picture. Anton doesn't want this here. He what? He doesn't want to drive us here. Anton? I think Anton knows that. So this is actually, this is all close. I thought it was further to Gargiola. This is Gargiola. Gave to Dad, I don't know what's in there. Oh, he just gave him the Rurkan. Anton's holding the thing, so. Dobra, idź postawy. Mała przerwa. Kolega musi jednak postawy. How much longer? I know. Albo Wodek, słuchaj, ja pójdę po ten statyw szybko, pójdę, chodź. Ustaw z panami, jak będą jeździć, jak, a ja idę po statyw, daj mi klucz, jest zamknięty. Nie, nie. We should get some, we should have bought water for him, because that's... We should go ask if they have some over there, maybe. Maybe go ask them. Ask that lady there if there's any water. A kto was przywiózł? Ten tutaj? Sami żeśmy się przywiózł. Razem z tym. Z panem. Ja. Szaleni. No tutaj tradycja dywizji jeszcze z Podtobruku przecież. A stąd, z której o! Wielu weteranów właśnie to Bruk walczyło potem. Na Wojska Polskiego, którą wystawił punkt reprezentacyjny Wojska Polskiego. Jednostka podeszła do pracy garnizonu. Wieniec od weteranów i panowie trzej będziecie w składzie delegacji do tego wieńca, dobrze? To jest... Ale gdzie pan panowie nam powie? To będzie zapowiedziane, to niech pan się tym nie martwi. Ktoś podejdzie, żołnierz, czy będzie, że proszę o delegację za zajęcie miejsc za wieńcami i wtedy panowie, ja w razie czego jeśli zobaczę... Tak. Druga sprawa, szef będzie przekazywał panom takie... Halo, dziękuję.
Przepraszam, pani Kapi. Dzień dobry. Będziemy się namierzyć. Chodź. Do nogi. Ochrania w lewo. Chodź. Do nogi. Chodź. Powiedział, tak pójdziemy, tak pójdą Polacy. I poszli, szaleni, zażarci. Nie doszli do Polski, choć zwyciężyli tutaj, w tej bitwie, która, tak jak sądził generał, rozsławiła znów polskie oręże na cały świat. Ta bitwa, to zwycięstwo otwarło drogę na Rzym, przełamało niemiecką blokadę. Ale Polska nie stała się w pełni wolna w tamtym momencie, ani nawet wtedy, kiedy skończyła się II wojna światowa. Ale dziś jest. Dziś jest wolna, niepodległa, suwerenna i dziś jest także i tutaj.
To właśnie dzięki temu. Tylu nas tu tanci, nasi wspaniali bohaterowie tamtej wielkiej bitwy, ale i całej kampanii włoskiej II wojny światowej. Wielce szanowny panie prezydencie Republiki Włoskiej wraz z pierwszą damą Republiki Włoskiej, szanowni członkowie polskiej delegacji na czele z panią senatą. Jestem autor Czerwonych Maków. Dobrze oddał emocje tamtych gorących dni, gdy jeszcze nie ustygły. Panie prezydencie Duda, szanowni państwo, cudowni moi weterani, kochani przyjaciele. Mój ojciec był tutaj raz ostatni, dokładnie 50 lat temu. I tak się zastanawiam, jak patrzę dookoła, czy on kiedykolwiek... Do Hannibala, Massa Albaneta, Gardzieli oraz Wzgórza Klasztornego. Do was wołam, bohaterscy kresowiacy z 5. Kresowej Dywizji Piechoty, zdobywcy Wizma oraz małego i dużego San Angelo. Stańcie do apelu! Wzywam pancernych z 4. Pancernego Pułku Skorpion, którzy wdzierali się na wzgórza masywu Monte Cassino, ułanów karpackich i poznańskich, poległych na stokach Paso Corno, oraz pancernych z 6. Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich, szarżujących pod Piedimonte. Przywołuję walecznych ułanów z 12. Pułku Ułanów Podolskich, wykrwawionych na Kole Donofrio, którzy 18 maja 1944 roku na znak zwycięstwa pierwsi zatknęli swój proporzec i biało-czerwoną flagę na gruzach opactwa. Stańcie do apelu! Bohater! Wzywam artylerzystów i przeciwlotników oraz saperów 2. Korpusu Polskiego, którzy pod ogniem wroga budowali słynną drogę polskich saperów. Stańcie do apelu! Bohater! Wołam żołnierzy służb medycznych, którzy z największym poświęceniem ratowali życie rannych żołnierzy. Przywołuję duszpasterzy 2. Korpusu Polskiego, niosących pomoc duchową rannym i konającym żołnierzom. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, których krew zrosiła ziemię włoską. Stańcie tu razem z nami, bohaterowie walk pod Aqua Fondata, Loreto i Anconą, na linii Gotów, Apeninie Emiliańskim, nad rzeką Senio oraz bojów o wyzwolenie Bolonii. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, generale broni Władysławie Andersie, dowódco 2. Korpusu Polskiego, wierny do ostatnich chwil życia ojczyźnie i swoim żołnierzom. Stań do apelu! Wzywam dowódców i żołnierzy jednostek państw sprzymierzonych z 15. Grupy Armii, którzy w 1944 roku wspólnie z polskimi żołnierzami walczyli o Monte Cassino. Stańcie do apelu! Bohater!
Do was się zwracam, uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Ceremonia złożenia wieńców i wiązanych kwiatów dla osób pragnących oddać hołd poległym żołnierzom spoczywającym na cmentarzu zostanie kontynuowana po zakończeniu części oficjalnej. Wieńce od narodu polskiego i włoskiego składają prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda wraz z małżonką panią Agatą Kornhauser-Dudą i prezydent Republiki Włoskiej pan Sergio Mattarella wraz z córką panią Laurą Mattarellą oraz delegacja weteranów, żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, uczestników bitwy o Monte Cassino. Piątą rocznicę bitwy o Monte Cassino. Kompania, odskoń! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, odskoń! Salwy honorowej trzeba! Maluj! Salwo! Maluj! Salwo! Dziesiątą piątą rocznicę bitwy o Monte Cassino. Majora, awansowany został również pan kapitan Zbigniew Gądek. Uprzejmie proszę kapitana o wystąpienie.
Uprzejmie proszę o wystąpienie pana porucznika Władysława Sztendera.